Cześć, witajcie w Stylingowy Dziadzia. Wczoraj wskoczył szamponik od Bipro, który był maksymalnym glutem. Tak jak widzisz, stara wersja to jest po prostu tragedia, a tu mamy nową wersję. Zobacz, spójrz, rewelacja. I teraz tak, nowa wersja. Żałuję oczywiście, że byłem zmuszony. Sam chciałem, kupiłem ten produkt, nie poczekałem. Produkt już jest na rynku w marcu. Ja film nagrywałem na początku marca ze starą wersją. Ta już jest ulepszona, jest połowa marca. I teraz tak, dla mnie to są dwa różne szampony. Dwa różne szampony, słuchaj, niby wyglądają tak samo, ale nawet chyba różnią się, nawet kolorystycznie. Kolorystycznie chyba też troszeczkę. Tak, nawet różnią się zapachem. Zapachem i kolorem. Moim zdaniem, zaraz jeszcze chwilunie, momencik, pozwól, że się tutaj ogarnę. Nie, podobnie jest. Podobnie barwa jest zbliżona. Poczekaj. No nie, różni się. Różni się kolorem. Zdecydowanie ten jest bardziej, stara wersja jest bardziej czerwona. Nowa wersja jest bardziej, idzie w różowy. Także dla mnie to są, tak jak mówiłem, dwa różne szampony, ale to dobrze. Dobrze, że zmienili, bo rozpuszczenie tego starego to jest po prostu nieporozumienie. Ten nowy, czuję się, jakbym wziął szampon o półkę wyżej. Naprawdę. Zapach, tamten mi się bardziej podobał. Ten taki syntetyczny. Tamten był przyjemniejszy, ale rozpuszczanie w wodzie bajka. Śliskość zdecydowanie fajniejsza niż w tamtym. Domywanie moim zdaniem też. Wypłukiwanie też fajniejsze, ale kurczę, mam wrażenie, że on troszeczkę bardziej zaburza hydro. Chyba, że powłoka się już kończy na maksa, to są już jej... Znaczy, ona już ma tyle, ile deklaruje producent praktycznie, ile ma mieć trwałość, powiedzmy. Także jej trwałość dobiega do końca. I być może to jest spowodowane, ale mam wrażenie, że bardziej zaburza hydro. I cieszy mnie to, że Bipro zmienili lepkość tego produktu. Ogólnie dla mnie tak naprawdę dwa różne szampony. No niestety, zapach na minus i moim zdaniem bardziej zaburza hydro. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!